To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończy się właśnie konkurs kwalifikacyjny do zawodów sobotnich Pucharu Świata Mężczyzn. W Klingenthal wygrywa Ryoyu przed Geigerem, Stochem, Peyerem, Wellingerem, Amanem, Paszkę, Kraftem, Laje i Huberem. Ogólnie rzecz biorąc, mówiłem tydzień temu, że ciężko będzie o bardziej przejrzystą rywalizację, no to dzisiaj była bardziej przejrzysta. Na siłę mogę to podzielić na dwie fazy, czyli powiedzmy do Deschwandena, czyli powiedzmy uśredniony odczyt w okolicach 0, 1/10 z tyłu i po Deschwandenie, gdzie ten uśredniony odczyt był w okolicach 3-4 metrów na sekundę z tyłu. Wiem, że Żyła miał 0,6 metrów na sekundę z tyłu, że chociażby Wąsek miał tam delikatny minus, ale całościowo naprawdę znów bardzo przejrzysta rywalizacja. Szkoda, że tam nie było belkę albo dwie belki wyżej, bo byłoby to po prostu bardziej efektowne. Jeśli chodzi o przejrzystość rywalizacji, no to było to na najwyższym poziomie. W każdym razie Ryoyu wraca i od razu wraca w wielkim stylu. No, na treningach się nie zapowiadało, że wróci aż w takim stylu. Może jeśli chodzi stricte o styl, no to tam był troszeczkę pług przy tym telemarku i te nieco niższe noty nie dziwią. Ale całościowo występ oczywiście Ryoyu bardzo, bardzo dobry. Na drugim miejscu Karl Geiger. I znowu bardzo równo. Na treningach nie aż tak błyskotliwie, ale znowu bardzo dobry występ Geigera. Znowu było blisko wygrania kwalifikacji. I wydaje się, że tutaj mimo wszystko no Geiger jeszcze troszeczkę w tym żółtym plastronie pobędzie. Nawet jak Ryoyu będzie w jakimś niesamowitym gazie, to troszeczkę Geiger będzie w tej koszulce. Tym bardziej, że Laniszek no nie wydaje się być jakoś szczególnie mocny poza Kusamo. Trzecie miejsce Kamil Stoch i tutaj myślę, że niektórzy już zdążyli troszeczkę odpłynąć, no bo Stoch naprawdę dzisiaj skakał bardzo dobrze. Czwarty, jeśli dobrze pamiętam, drugi na treningach i trzeci w kwalifikacjach. Wszystko bardzo fajne skoki. Ja wiem, że tam było w drugim treningu problemy z lądowaniem, ale całościowo no to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Można znaleźć tutaj analogię do Lindvika w Wiśle, który po prostu też wszystko praktycznie na poziomie podium w seriach ocenianych i nieocenianych. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo duża szansa na to, że jutro, pojutrze trafi się najlepszy występ w dotychczasowym sezonie, jeśli chodzi o reprezentanta Polski w pojedynczym konkursie, aczkolwiek cały czas byłbym no troszeczkę ostrożny z hura optymizmem i jednak cały czas no troszeczkę powściągliwie do tego podchodzić, co nie zmienia faktu, że dzisiaj Kamil Stoch prezentował się bardzo dobrze. Miejsce czwarte Killian Paye, bardzo dobre skoki. Ogólnie Szwajcarzy uciekli z Wisły i nagle prezentują się o wiele lepiej. No może nie Schuller na Pucharze Kontynentalnym, ale za to i Paye, no może Deschwanden, chociaż na treningach Deschwanden prezentował się lepiej niż w kwalifikacjach, i Aman, i Peter prezentują się właśnie lepiej mimo wszystko. Paye bardzo dobry skok na piątym miejscu. Wellinger znów. Wellinger przypomina tego Wellingera z końcówki Kusamo, początku Wisły, nie tego z konkursu indywidualnego. Znowu bardzo fajny skok. Szósty Simon Aman. No troszeczkę takie lądowanie amanowe, ale znowu to przypominało sytuację z Kusamo z kwalifikacji niedzielnych i no to jest prognostyk na to, że znowu Szwajcarzy pewnie troszeczkę odjadą Rosjanom w Pucharze Narodów, a Rosjanie dzisiaj jakoś szczególnie nie brylowali. Siódme miejsce Pius Paszkę, bardzo dobre treningi, nawet jeszcze lepsze niż kwalifikacje i tak jest to bardzo dobre miejsce. Ósme miejsce Kraft razem z Laje. Szczerze mówiąc, jak patrzyłem dzisiaj na kombinezon Krafta na wysokości powiedzmy Łód i przy okazji też Graneruda, no to miałem dość poważne wątpliwości, że tam wszystko jest w porządku. No ale to jest trochę inna inszość. Kraft wydaje się, że znowu lekko zmienił technikę, że teraz troszeczkę bardziej płasko puszcza narty niż w Wiśle. Być może to jest tylko takie wrażenie. Laje, bardzo dobry skok, nigdzie mu te narty nie uciekły, nie puścił je za płasko, tylko bardzo fajny skok. I dziesiąty, Daniel Huber, w końcu w miarę taki naprawdę fajny skok, jeśli chodzi o Hubera w serii ocenianej. Ale reprezentacja Polski tylko czterech startowało. Dwunasty Piotr Żyła, ten, który miał najwięcej dodanych punktów za wiatr i troszeczkę porzucał nie w powietrzu, tylko nie wiem, czy to jest kwestia warunków, czy tego, że po prostu Żyła w tym sezonie, zresztą nie tylko w tym, ale w tym sezonie szczególnie, no jednak częstotliwość tych różnych wahań w powietrzu jest bardzo, bardzo wysoka. 18 miejsce Paweł Wąsek, bardzo dobre występy, zwłaszcza w kwalifikacjach. Wiadomo, że tam troszeczkę, no na siłę powiem, że warunki, ale jednak 18 miejsce jest to bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o Pawła Wąska, bo tak dobrego występu nie było przez całą Wisłę, nawet w seriach nieocenianych. 45 miejsce Aleksander zniszczał jak na treningach, tak i w kwalifikacjach, co jeśli chodzi o kibiców tego zawodnika raczej nie napawa jakimś niebywałym optymizmem, bo na kolejne punkty się nie zanosi, powiedzmy z dużym prawdopodobieństwem, ale no jednak szansa na to, że jakieś tam punkty wpadną też mimo wszystko w tym przypadku jest. Jeśli chodzi o Niemców, to Niemcy całościowo zaprezentowali się świetnie, bo tylko dwóch było poza dziesiątką, a do tego Eisenbichler 13 i Schmidt 15. Wszystkie skoki bardzo dobre, chociaż Eisenbichler na treningach, no to też nie zawsze on szaleje.
a jednak w kwalifikacjach często potrafi się spiąć, no może z wyłączeniem Wisły, ale jednak w samych konkursach potrafi się faktycznie spiąć. Dalej, Austria 20, Aschenwald, znowu przyzwoicie właśnie przełom drugiej, trzeciej dziesiątki, ale tylko przyzwoicie. 24, Markus Schiffner, kolejny taki w porządku występ, no szczerze mówiąc w ogóle nie rzucający się w oczy zawodnik. Pewnie dlatego, że jest po prostu Austriakiem, który nie wyróżnia się pomiędzy innymi Austriakami, dlatego jest taki, można powiedzieć, niezauważony momentami. 35, Daniel Trzowanik, występ na miarę oczekiwań. 36, Jan Herl, no zdecydowanie nie na miarę oczekiwań. 43, Manuel Fete, też nie na miarę oczekiwań. Jestem ciekaw, czy chociażby Herl, czy Cenę, czy Laniszek, którzy po prostu i treningi, a zwłaszcza kwalifikacje były niezbyt dobre, czy to będzie miało jakieś mocniejsze przełożenie na konkurs główny, bo nie wydaje mi się, żeby było to tak przeciętnie jak w konkursie kwalifikacyjnym, ale czy przypadkiem nie pojawi się na przykład trzecia dziesiątka w konkursie głównym? A patrząc na Słoweńców, no to tylko Zajc w czołowej 20-23 miejsce, powiedzmy na miarę oczekiwań, no tu przesadziłem, raczej taki występ powiedzmy w miarę w porządku, no nie na miarę oczekiwań, jakby nie patrzeć po pozycji w Pucharze Świata. 32, Peter Preutz, no powiedzmy, że jeszcze ujdzie, kolejnie rzecz ujmując. 38, Cenę Preutz, on spóźnił i też na treningach to nie wyglądało dobrze, jeśli chodzi o cenę. 38, Lovro Kosz, no nie wygląda jakoś szczególnie okazale, jeśli mam być szczery, w porównaniu chociażby z tym, co się działo w Kusamo. 40, Andrzej Laniszek, no to już naprawdę, no na treningach to wyglądało lepiej, zgadzam się, ale tutaj no nie przekonuje mnie Laniszek, szczerze mówiąc, gdzieś tam już od połowy Wisły mniej więcej. 48, Domen Preutz, no myślałem, że on teraz znowu nie przebnie tych kwalifikacji, tak jak w Niżnym Tagile, ale jednak wystarczyło, zostały wyciągnięte pomocne dłonie do Domena. I Norwegia, żadnego w czołowie, 10, 11, Halvor Egner Granerud, w końcu go nie skręciło, w końcu ten lot był w miarę spokojny, występ na miarę oczekiwań, zwłaszcza na ten moment. 14, Wilmstad, bardzo, bardzo dobry występ, jeden z beneficjentów tego, że na początku te warunki były troszeczkę lepsze, przynajmniej tak mi się wydaje. 15 miejsce, Robert Johansson, jeden trening, wygrany atak poza tym, no to właśnie gdzieś tam przełom pierwszej, drugiej dziesiątki albo góra drugiej dziesiątki. 17, Mariusz Lindvik, nie wiem czemu ten skok był tak przeciętny, jeśli chodzi o pozycję w konkursie, bo wydawał się na progu bardzo przyzwoity. Być może trochę za bardzo do przodu skierowane odbicie, ale to jest tylko luźne spostrzeżenie. 31, Forfang, znowu gdzieś tam przypomina się Forfang, praktycznie z ostatnich kilku lat, czyli a to pierwsza dziesiątka, a to czwarta dziesiątka, a to trzecia dziesiątka zwyczaj, pogranicze drugiej i trzeciej. 42, Daniel André Tande, dalej Tande jest średnio powtarzalny i dyskwalifikacja Andersa van Emmela, chociaż on nie dostałby się do konkursu głównego, a biorąc pod uwagę, że jednak zawodników startujących w kwalifikacjach było troszeczkę mniej, to jest to zawód, jeśli chodzi o van Emmela. 62 nazwiska na liście, w wynikach 59, bo niestety no nie wszyscy przystąpili do rywalizacji. Japonia, 19 Nakamura, występ powiedzmy na miarę oczekiwań, 20 Junshiro, no na treningach Junshiro momentami wygląda bardzo, bardzo dobrze, zresztą była czołowa dziesiątka w pierwszym treningu. 26 Keiichi, występ no na miarę oczekiwań, wydaje się, że Keiichi jest troszeczkę wyzbierał się z początku sezonu, samego początku rywalizacji, że tego być może nie widać do końca w wynikach, ale wydaje się, że klasa sportowa w tym momencie Keiichi jest odrobinkę większa. 27 Yuki Asato, jemu gdzieś prawa narta zaraz po wyjściu z progu uciekła, musiał wyciągnąć, trochę przechyliło go w jego prawą stronę i skok nie był do końca udany. I 43 Daiki Ito, no przebnięte kwalifikacje, ale jednak jeśli chodzi o punkty, no to jest no nie za bardzo rokujący. I Szwajcary, ogólnie tak jak mówię, Szwajcarzy się świetnie zaprezentowali. 25 Dominik Peter i 32 Gregor Deschwanden, ale Deschwanden na treningach dawał radę. Jeśli chodzi o Rosjan, no to występ mocno przeciętny. 30 miejsce Michał Nazarow, który i tak był niezadowolony po swoim skoku, no w zasadzie jedyny zawodnik, o którym można powiedzieć coś dobrego, jeśli chodzi o reprezentację Rosji tym razem. 46 Daniel Sadrejew, występ bardzo przeciętny. Spodziewałem się, że po pierwszym słabym treningu, no to Sadrejew jednak troszeczkę wskoczy na wyższy poziom, a tutaj to nie ma miejsca. 50 Klimow. Klimow strasznie spóźnił skok i jednak miał dużo szczęścia, że jednak nie został wyeliminowany, a tego szczęścia nie miał Ilja Majkow. 51, jak nie dyskwalifikacja, to 51 miejsce w kwalifikacjach, ale do, na treningach wyglądał tak, że on raczej powinien wejść, no może nie z jakimś wielkim marginesem, ale jednak wejść, a tutaj, no to jest zawód tylko trzech Rosjan w konkursie głównym po raz pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, w tym sezonie i trudno powiedzieć, czy oni tym razem rokują na dwóch chociaż zawodników w konkursie, przepraszam, w drugiej serii, bo w większości przypadków rokowali, czy to Sadrejew plus Klimow, czy Trofimow plus Klimow, czy Trofimow plus Sadrejew na przykład, a czasami to we trzech.
i Trofimow nie wystartował. Nie wiem, co się stało. DNS zarówno na treningach, jak i w kwalifikacjach. Być może wy wiecie coś więcej na ten temat. Finlandia ze stają 29. RTI grał występ w porządku. Kyto Saho na jednym z treningów miał bardzo, bardzo dobry występ na drugą dziesiątkę, 37. miejsce. Ameryka Północna, 28. Boyd Klaus, występ jak najbardziej w porządku. I Dean 56. z Bicknerem 57. No, występy bardzo, bardzo przyjemne. Wydawało mi się, że tutaj któryś z nich może się zakręcić obok konkursu głównego, ale tutaj no ostatni sklasyfikowany 59, to jest miejsce 57-56, no naprawdę bardzo przeciętnie to wygląda i momentami mam wrażenie, że troszeczkę równają poziomem do Soukupa, a Soukup no wydaje mi się, że gdyby pojechał na Puchar Kontynentalny, no to by tam była pewnie piąta dziesiątka w najlepszym wypadku. Reszta świata, 22. Zografski, fajnie na treningach i tutaj w konkursie głównym też bardzo, przepraszam, w kwalifikacjach bardzo przyzwoity występ. 34. Bresadola, to samo, znowu dość pewnie przebnięte kwalifikacje. 41. Wiktor Polaszek, w miarę powiedzmy na miarę oczekiwań, ale znów średnio rokujący stan na punkty. 47. Siergiej Kaczenko, przebnięte kwalifikacje, to jest plus, chociaż skok nie wydało się jakiś szczególnie udany i zaskoczenie duże w mojej opinii. 49. Alessandro Badbi, bo na treningach te skoki wyglądały bardzo słabo. Był to zawodnik z szóstką z przodu, jeśli chodzi o klasyfikację w treningach, a tutaj dostał się do konkursu głównego. On już bywał w konkursach głównych, ale raczej to było spowodowane tym, że nie było kwalifikacji, tylko był prolog. A tutaj troszeczkę zawodników mimo wszystko odpadało i jednak mamy Francuza w konkursie głównym i nie Fobetta, którego tutaj nie ma, nie Contamine, tylko właśnie Badbi. 52. Muhammad Infar Cintinar i na jednym z treningów nawet zanosiło się, że może przednąć kwalifikację i biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało w niżnym, tak ile jak to wygląda teraz, no to wydaje się, że jednak do pewnego stopnia progres Cintinara jest zauważalny, przynajmniej w mojej opinii. 53. Arda Fatih Ibciogu, można powiedzieć, że troszeczkę dystans do konkursu głównego zaciemnia, jeśli chodzi o pozycję, bo tutaj różnica, jeśli chodzi o punkty do awansu, była troszeczkę większa niż wskazywałby na to pozycję, ale też występ i ciągle powiedzmy na miarę oczekiwań Cintinara, powyżej oczekiwań, a i ciągle na miarę. 54. Dali Andrei Kacina, no na miarę oczekiwań. 55. Contamine, spodziewałem się, że to on raczej będzie tutaj walczył o kwalifikację, a nie Badbi. 58. Andrei Feldoreano, od momentu przemięcia kwalifikacji w nieżnym Tagile, no on nie pokazuje nic takiego, co kazałoby sądzić, że nie był to jednorazowy wyskok tego zawodnika. I 59. Daniil Vasiliev, do tego zdyskwalifikowany. I tutaj mała dygresja, swoją drogą w niedzielę popełniłem dość wyraźny błąd, bo mówię, że Austria wskoczyła z 6 na 2 miejsce w Pucharze Narodów, co jest oczywiście nieprawdą, bo skoczyła z 5 na 2, co mnie zmartwiło, że nikt z was mnie nie strofował, ani nawet nie zwrócił uwagi na ten dość poważny mimo wszystko błąd merytoryczny. No i teraz pozwolę sobie przejść troszeczkę nie po kolei, zamiast do Pucharu Kontynentalnego do Fiskapu, pań w Kanter, tego wygrywa Emma Chevret, dalej Martina Ambrosi, Ksenia Piskunowa, Lia Beme, Rea Kindliman, Anafaj Scharfenberg, Martina Zanicer, Sina Arnett, Lilu Zepczy i Emily Toraca. Ogólnie 15 nazwisk na liście startowej. Przy okazji Alina Bisiel, znów najlepszy występ w historii Liechtensteinu. 15 miejsce, no bo 15 zawodniczek zgłoszonych do rywalizacji. No i na koniec Puchar Kontynentalny, konkurs Vikersund, swoją drogą. Nie spodziewałem się, że z tego wiadomego konfliktu może urodzi się coś tak fajnego jak transmisja z komentarzem z Pucharu Kontynentalnego. Wygrywa Volgenand przed Joachimem Odegaardem, Bieringiem, Freundem, Mogelem, Ringenem, Ore, Hulą, Lagnerem, Renem Nikaido i Andreasem Granerudem Buskumem. Ogólnie rzecz biorąc konkurs, no były wątpliwości, czy się w ogóle odbędzie, bo tam, jeśli dobrze pamiętam, Jan Oswald Belka chyba była pierwsza albo druga, a tam 3 metry na sekundę pod narty ponad i wyraźnie za rozmiar skoczni, więc tutaj było ryzyko, że po prostu Belek zabraknie, ale ostatecznie wyglądało to tak, że większość pierwszej serii miała dość mocny wiatr pod narty, jeden z mocniejszych Stefan Hula, 120,5 metra, bardzo fajny dla oka skok i dla ostatniej dziesiątki, w zasadzie dla ostatniej grupy, bo od Hagena już zaczęło się sypać, jeśli chodzi o warunki. Później zjeżdżało, aż w końcu Volgenand miał wiatr z tyłu uśredniony. Szczerze mówiąc, mam wątpliwości, czy z tym się zgodzić, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że nawet Volgenand by się nie przeciwstawił wtedy przy tak krótkim rozbiegu, ale tak mu zmierzono i też dzięki temu wygrał cały konkurs, tylko że w drugiej serii no to luta pod narty straszliwa z tej trzeciej belki i on jeszcze próbował zrobić tam telemark, tylko że już go tak mocno wcisnęło, że nie był w stanie zrobić tego telemarku poprawnie, tylko po prostu go wcisnęło i dopiero wstał. Troszeczkę tak jak Kursza Bogatej, tylko że zrobił to o wiele skuteczniej i bardziej dynamicznie. W każdym razie kolejne zwycięstwo, znowu
udowadnia, że to jest jeden z królów Pucharu Kontynentalnego i zostaje samodzielnym liderem klasyfikacji generalnej. Joachim Odegaard-Bierenc, bardzo dobry występ, miejsce trzecie po pierwszej, drugie po drugiej serii. Trzeci Severin Freud, wygrany pierwszy trening i ogólnie wydawało się, że może wygrać tutaj. Zawaliły mu noty w drugim lądowaniu, nie dziwię się, że został nisko oceniony. Czwarte miejsce Jacques Mogel. Też występ bardzo dobry i biorąc pod uwagę, jak reszta zawodników się tutaj prezentuje i ogólnie obniżka formy wielu Słoweńców, no to tutaj Mogel zaprezentował się bardzo dobrze, no i no to jest Puchar Kontynentalny. Wiadomo, tutaj trwa walka o siódme miejsce w Pucharze Świata. Piąte miejsce Sonderlingen, też występ bardzo fajny. Szóste miejsce Anders Hore, to samo. Siódme miejsce Stefan Hula, no raczej trafiał warunki co najmniej powyżej średniej ogólnie rzecz biorąc, ale też te skoki bardzo fajnie technicznie wyglądały całościowo. No Hula się tutaj zdecydowanie obroni. Przypominam, przyjechało sześciu, dwóch punktujących, a poza Hulą w trzeciej dziesiątce Jan Habdas. Thomas Lackner na ósmym miejscu, ósmy po pierwszej. Też bardzo dobry występ, jeśli chodzi o Lacknera. Dziewiąte miejsce Rennie Kaido, dziewiąty po drugiej, dwudziesty po pierwszej. I to jest ciekawe, bo ten skoczek skacze niesamowicie specyficznie. Troszeczkę mi się przypomina Tony Ingebrigtsen ze swoich najlepszych lat, właśnie tak puszczający płasko narty, bo każdy, myślę, kto ogląda te skoki, zauważył, że to skacze bardzo specyficznie, bo gdybym nie wiedział, że to jest obiekt Vikersund, że to jest skocznia duża, to bym pomyślał, że to jest po prostu doświadczony zawodnik, lotnik, który puszcza właśnie tak płasko narty w charakterystyczny sposób, a on to robi na skoczni dłużej i to jest skuteczne. Nie wiem, dlaczego to jest skuteczne, bo teoretycznie on powinien być bardzo płasko nad bólą i nie mieć w ogóle czasu, żeby wykorzystać tą prędkość przylotową. A to jest właśnie zaskakująco efektywny. Chociaż z drugiej strony też mówi się, no już nie od dzisiaj, o tym, że jednak Nikaido to wydaje się być najmocniejsza karta, jeśli chodzi o zawodników urodzonych, powiedzmy, w początkach XXI wieku, jeśli chodzi o Japonię. Więc to, że jest on mocny, no raczej mało kogo dziwi, przynajmniej w tym momencie. I dziesiąty Andreas Graner, Buskum, też występ, powiedzmy, na miarę oczekiwań, chociaż właśnie od Buskuma w drugiej serii rozpoczęły się troszeczkę lepsze warunki, bo pierwsza połowa drugiej serii, no to tak, powiedzmy, około pół metra na sekundę pod narty, a później od Buskuma było jakieś 0,7, później coraz więcej, aż przy Volgenancie dojechaliśmy no prawie że do 2 metrów na sekundę i troszeczkę ten konkurs został końcówką uratowany, jeśli chodzi o widowisko. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, 26 Jan Habdas, warunki raczej powiedzmy w granicach średniej i niektórzy oczekiwali top 10, niektórzy ucieszyliby się pewnie z samych punktów. Wolę się tutaj mimo wszystko troszeczkę wstrzymać z oceną, chociaż do następnego konkursu, a tak łagodny bym chyba nie był mimo wszystko, jeśli chodzi o pozostałych reprezentantów. 35. Maciej Kot, 40. Tomasz Pilch, 46. Klemens Sionak i 52. Jarosław Krzak. Jeśli chodzi o Janiaka, to mogę powiedzieć o nim to samo, co powiedziałbym o Habdasie w Zakopanem, czyli zbiera doświadczenie, powiedzmy tu jest stawka dużo mocniejsza niż w Jiangjiaku, no to jak było tam 33 nazwiska, dużo Chińczyków, no to chyba myślę, że jest to dla wielu zrozumiałe. Pilch 40. miejsce, no tutaj miejsca Pilcha i Kota, no de facto niewiele lepsze niż w Zakopanem, a jednak to jest liga niżej, jakby nie patrzeć. I ogólnie 52. Jarosław Krzak, mało kto spodziewałby się, że jest to w tym momencie zawodnik, który byłby w stanie realnie walczyć o punkty Pucharu Kontynentalnego, jeżeli to jest właśnie taka w miarę mocna obsada konkursu. No i jeszcze przy okazji mamy nowego zawodnika z prawem startu w Pucharze Świata, Simen Kvarstad, który dopiero co skończył karierę kombinatora norweskiego. To tyle. Do usłyszenia.